poruka prezydenta Iranu. Czy wierzy więc chęć zniecenia Izraela z powierzchni ziemi? Nie. Czy bardzo się wiarę na tę muzykę? Bardziej prawdopodobne jest to, że sprawy wymkną się spod kontroli. Izrael posiada broń jądrową, ale nie planuje jej użyć pierwszą. Jednak sytuacja może się zmienić, jeżeli poczuje się poważnie zagrożony. No ten, Cyberek. Po co to takie śpiewać piosenki? Jak zareagowałby Iran, gdyby Izrael wypowiedział mu wojnę? Myślę, że szukałby pomocy u swoich sojuszników. To wywołałoby globalną katastrofę. Czy nam to się podoba, czy nie? Oni mają kontakty. Śpiewa takie piosenki, żewne jakby żebrał czegoś. Po co to? Mów po polsku, debilko. Jest osiągnąć szybkie porozumienie, a tego oczekujemy, bo jednak jakby nie było dwudniowej konferencji, czyli tego, że panowie jutro do południa ogłoszą wspólne komunikę, w którym ogłoszą pewnie, albo zadeklarują jakąś wolę porozumienia, czy stworzenia ciała, które będzie nadzorowało na przykład zawieszenie broni i będzie mówiło o przyszłości samej Syrii. Czyli ten komunikat będzie, że jest postęp, ale nie ma przełomu. Tak, to będą piękne słowa, bardzo okrągłe i nic z tego nie będzie wynikało. Znaczy, one będą na tyle okrągłe, że Rosja pewnie uzna to za sukces. Natomiast realia są takie, że trudno jest pośród partnerów arabskich, czy w ogóle na Bliskim Wschodzie, osiągnąć szybkie porozumienie. Znaczy, musi być tak wyraźna albo presja, albo interes, żeby te strony faktycznie się porozumiały. Tutaj czegoś takiego nie ma. Znaczy, tak długo trwa ten konflikt, takie są rozbieżne interesy kompletnie wszystkich uczestników spotkania w Astanie. I taka też jest chyba kultura polityczna, i właśnie, polityka na Bliskim Wschodzie. Tak, więc jeżeli panowie dzisiaj zaczęli rozmawiać, to mnie absolutnie zajawka dzisiejsza Al Jazeera czy wszystkich mediów, także zachodnich, nie zdziwiła, że ten początek jest bardzo trudny. Ja nie chcę być pesymistyczny, powiedzieć, że koniec będzie pewnie trudniejszy, bo nie sądzę, żeby panowie osiągnęli przełom w swoich rozmowach i naprawdę porozumieli się co do tego, jaka ma być przyszłość i samej Syrii, i opozycji, Bashara Asada, podziału pewnych takich nieformalnych stref wpływów, roli Turcji, roli Rosji i tak dalej, więc nie liczę na wielki efekt wow jutro, natomiast wiem, że jakby samym sukcesem jest to, że faktycznie strony usiadły przy tym samym stole, ale mój optymizm i
moje komplementy w stosunku do Astany są ograniczone, ponieważ panowie faktycznie usiedli przy tym samym okrągłym stole, ale już rozmawiali za pośrednictwem stron trzecich, czyli nie byli w stanie nawet ze sobą porozmawiać tak w układzie twarzą w twarz. No właśnie, można zadać pytanie, jak w ogóle można osiągnąć postęp nie rozmawiając face to face, twarzą w twarz, prawda? Tak, znaczy... To też była przeszkoda podczas postępu, wcześniejszych także rozmów, które były prowadzone w Genewie nierzadko. Tak, w samej Genewie problem polegał na tym, że brali w niej udział przedstawiciele z jednej strony państw wielkich mocarstw, a z drugiej strony opozycji, ale tej, która funkcjonowała na emigracji, więc to nie byli zaangażowani, powiedzmy, bojownicy i grupy operujące w samej Syrii. To jakby była ta reprezentacja zewnętrzna, czyli to była trochę taka fikcja, natomiast plusem Astany jest to, że rozmawiają ci, którzy walczą tam na miejscu, natomiast nie są. A czy plusem jest to, że te rozmowy organizuje Rosja, bo na przykład taki ekspert polityczny turecki, pan Gökhan Bacik, mówi tak, to jest proces dyplomatyczny, tak, ONZ jest w to włączona, ale to jest proces, który będzie gotowany w rosyjskiej kuchni. To jest bardzo, bardzo istotne w tym kontekście. No Rosja na pewno wzięła na siebie też duże ryzyko, no bo będzie musiała jednak ogłosić jakiś sukces, albo przynajmniej doprowadzić do jakiegoś sukcesu. Tak, doprowadzić. Tak, ja bym powiedziała, że w tej rosyjskiej kuchni jest kilku innych kucharzy, którzy chętnie zamieszaliby w tym kociołku dyplomacji rosyjskiej. Mamy turecką kuchnię też. Oczywiście, mamy Turków, mamy Iran. Przecież wiemy, że tak naprawdę to dzięki silnej presji Iranu nie doszło do tego, że na spotkanie w Astanie przyjechali przedstawiciele, znaczy nie ma delegacji amerykańskiej, ale to jest tak naprawdę faktycznie wynik presji irańskiej, więc można by powiedzieć, że Rosja... Nie ma też Arabii Saudyjskiej, nie ma też Kataru. Oczywiście, znaczy mnie to nie dziwi, bo celem spotkania, przynajmniej z perspektywy Rosji, bo to Rosjanie dzisiaj siedzą w fotelu głównym nie tyle gościa, co... Za sterem kierownicy w każdym razie tego pojazdu. Tak, to też media, są te tak to te media także określają. Czy Rosjanie są tym głównym gospodarzem dzisiejszego spotkania i to, co chcą osiągnąć Rosjanie, to doprowadzić do tego, żeby podpisano jakiekolwiek porozumienie, które jest krokiem w przód, zwłaszcza, że w zasadzie krok z tyłu, albo inaczej, bardzo blisko za plecami dzisiejszego spotkania, czy tak naprawdę dyplomacji rosyjskiej, jest już spotkanie w formacie genewskim. Więc Rosjanie... Co właściwie było tutaj krokiem w przód w tym momencie? Chodzi o to, że znaczy, z perspektywy Rosji jakiekolwiek porozumienie między tak zwaśnionymi stronami, czyli taka realna kontynuacja zawieszenia broni byłaby już sukcesem. Ja nie powiem, że tak naprawdę Rosjanie nie tyle marzą, co chcieliby osiągnąć coś, jakieś trwalsze porozumienie. Znaczy niekiedy za kulisami mówi się o tym, że być może uda się stworzyć czy wynegocjować powołanie jakiegoś specjalnego ciała, które będzie monitorowało zawieszenie broni. Może też się udałoby stworzyć organ, który, czyli z jednej strony Bashar Assad, z drugiej strony opozycja, przy patronacie właśnie tej tak zwanej trojki, czyli Rosji, Iranu i Turcji, która mogłoby udać się powołać organ, który wypracowałby nową konstytucję Syrii z nowym podziałem kompetencji, czyli można by mówić o tym scenariuszu mocno przyszłościowym. Natomiast to są wszystko cały czas, wydaje się, marzenia. Znaczy, pewne sygnały mogą być, natomiast nie sądzę, żeby przy takim układzie, przy takiej woli rozmów albo braku woli rozmów dzisiejszych uczestników spotkania można byłoby osiągnąć takie ustępstwa. Ja nawet powiem tylko tak na marginesie, że już samym ustępstwem jest to z samej opozycji, że przyjechali do Astany, nie musieli. No ale też z drugiej strony syryjska opozycja w tej sytuacji jeszcze po stracie Aleppo musi iść na ustępstwa. Tak, musi iść. Startuje z innego poziomu chociażby niż w Genewie. Oczywiście i dodajmy jeszcze jedno, że ten poziom jest znacznie, powiedziałbym, utrudniony i w zasadzie niższy, ponieważ nie posiadają już takiego silnego wsparcia ze strony Turcji, znaczy oczywiście wsparcia politycznego. No właśnie. Bo Turcy się skłaniają bardziej ku stanowisku Rosji, oczywiście wszystko ma swoją cenę, a ceną współpracy z Rosją jest to, że osłabią swoje poparcie dla opozycji kosztem... A czy ceną też jest przyszłość Baszara al-Assada? No bo Turcja też obniżyła żądania a propos odejścia Baszara al-Assada. Tak, bo ostatnio przecież ogłoszono, że Turcja już nie będzie nalegała na to, żeby rozmowy pokojowe toczyły się bez prezydenta Baszara al-Assada, że
tutaj już dopuszcza taką możliwość w ogóle dialogowania z reżimem Bashara Asada. To może to jest paradoksalizm, krok naprzód w tych rozmowach? Nawet nie krok naprzód, znaczy być może, tak, bo to też można tak ująć. Natomiast dla mnie to już jest wynik samego układu międzynarodowego i porozumienia rosyjsko-tureckiego. Czyli te dwie strony mają dzisiaj wyraźny interes w tym, żeby osiągnąć pewne porozumienie, czyli stworzyć i utrwalić bieżące status quo na Bliskim Wschodzie, tylko po to, żeby utrwalić zmarginalizację dyplomacji amerykańskiej na samym Półwyspie Arabskim, przede wszystkim w Syrii, bo z tego co wiemy, to tak naprawdę mamy dzisiaj do czynienia z takim wyścigiem w układzie Rosja, Iran, Turcja kontra Stany Zjednoczone i tak naprawdę te dwie strony starają się wyprzedzić jedna drugą w tym, żeby to one decydowały o kształtującym się układzie w regionie. Ale czy to nie będzie znowu tak, że nawet jeżeli uda się wypracować może jakieś trwalsze zawieszenie broni, czy dojdzie do tych bezpośrednich rozmów pomiędzy opozycją a rządem, to i tak wszystkie strony ostatecznie odbiją się o tę samą ścianę, czyli o to pytanie o przyszłość Bashara al-Assada, o pytanie o rząd przejściowy, no bo to są te kwestie, które też jakby decydowały o niepowodzeniu w dużej mierze tych poprzednich rozmów w Genewie, prawda? Tak, i Rosjanie mają na to bardzo dobrą odpowiedź. Znaczy to są naprawdę wysokiej klasy specjaliści w negocjacjach międzynarodowych. Rosjanie mówią, nie koncentrujmy się na sprawach, które nas różnią, patrz, przyszłość Bashara Asada, koncentrujmy się na naszych wspólnych potrzebach i wspólnych interesach. Więc wydaje się, że jeżeli Rosjanom uda się przeprowadzić taki jakby format rozmów, to będą w stanie wywrzeć w sposób taki indywidualny, nie zbiorowy, bo to jest jakby cały wid na tym polega, że Rosjanie mogliby w tym momencie w sposób zakulisowy wywierać presję na tych indywidualnych partnerów, którzy są, mają inną wizję samego traktatu pokojowego syryjskiego i przyszłości Bashara Asada. Znaczy wpłynęli skutecznie na Turcję. Dzisiaj znaczy Iran nie jest tutaj problemem, bo w interesie Iranu jest utrzymanie Bashara Asada. Trzeba tylko i wyłącznie dzisiaj w sposób skuteczny wywrzeć presję także na opozycję samą syryjską. A jeżeli uda się ją rozdrobnić, tak doprowadzić do takiej atomizacji, to myślę, że z czasem, może nie jutro przy okazji podpisania porozumienia, ale może w najbliższej przyszłości uda się stworzyć wspólny front. Coś za coś. To na koniec jeszcze pytanie o jedną siłę, która ciągle egzystuje na obszarze Syrii, Iraku. No, państwo islamskie, co prawda irackie siły wojskowe, mamy właśnie informacje, sprzed kilku godzin odbiły z rąk państwa islamskiego ostatnie bastiony dżihadystów we wschodnim Mosulu, dzięki czemu przejęły pełną kontrolę nad tą częścią miasta, no ale z drugiej strony państwo islamskie ciągle jest dość silne. Wojska Bashara al-Assada tutaj na ten przykład wyczerpane walką z opozycją pod Aleppo przegrywają bitwy o ważne miasto Deir ez-Zor. No też chyba jeszcze trzeba mieć na uwadze państwo islamskie i to, co państwo islamskie jeszcze może w tym kotle, że państwo islamskie może jeszcze w tym kotle namieszać. To prawda, ale Rosjanie chyba to też, nawet to widać w trakcie rozmów w Astanie, rozdzielają. Czyli z jednej strony dla nich Syria jest ważna z uwagi na samego Bashara Asada i to, co Rosjanie jakby ugrają w przyszłości, a państwo islamskie jest takim chyba taką kwestią, nie chcę powiedzieć zmarginalizowaną, ale to nie jest priorytet. Znaczy oni wiedzą, że prędzej czy później sobie z państwem islamskim poradzą, bo sukces, jak już przełamano, jakby Rosja i jakby ci koalicjanci rosyjscy przekroczyli taką barierę, taki moment kryzysowy, czyli wydaje się, że są już teraz na tej prostej, być może długiej, ale jednak zmierzają ku ostatecznemu zwycięstwu. Wydaje się, że to, co było dosyć trudne i skomplikowane, ma już za sobą. Do tego, co dzieje się w Astanie, w stolicy Kazachstanu, do tego, co dzieje się w sprawie rozmów pokojowych w Syrii, oczywiście będziemy jeszcze wracać. Teraz bardzo dziękuję. Gościem pierwszej części programu była dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dziękuję bardzo. A teraz czas na część drugą. Polskie Radio 24.
A w części drugiej o wspomnianej już Turcji. Turecki parlament przegłosował ostatnio zmiany w konstytucji, które umożliwiają zmianę systemu politycznego w kraju, z parlamentarnego na prezydencki. Te zmiany wejdą w życie, jeśli wiosną zaakceptują je w referendum obywatele Turcji. W studiu Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dobry wieczór. Dobry wieczór. No to może od próby odpowiedzi na to ostatnie pytanie, czy na to ostatnie zdanie zacznijmy. Czy obywatele Turcji dadzą prezydentowi zielone światło? Na to liczą władze tureckie i trzeba pamiętać o tym, że fakt, że tak bardzo się śpieszą z przeforsowaniem zmiany konstytucyjnej i wprowadzeniem nowego systemu, ma związek z tym, że chciałyby wykorzystać cały czas jeszcze istniejącą falę poparcia, masowego poparcia, która pojawiła się po nieudanym puczu wojskowym. I tutaj sprawa jest cały czas otwarta. Jakby wszyscy mają świadomość głębokiej polaryzacji, jaka jest w społeczeństwie tureckim. I tutaj jakby władze już w tej chwili bardzo, bardzo mocno się mobilizują do kampanii referendalnej i zakładając, że jeżeli kontrolują około 70% rynku medialnego w Turcji, to można się spodziewać, że będzie to okres bardzo wytężonej pracy i dołożą wszelkie starania, żeby społeczeństwo tureckie, głównie zwolenników Partii Ruchu Nacjonalistycznego, przekonać do tego, żeby przeforsować nowy system. No właśnie, bo skoro wspomina pan o nacjonalistach, to chyba oni wydają tu się tutaj kluczowi. Partia MHP deklaruje, że będzie głosować za, no ale nie zapisano, nie wiadomo, jak zagłosują wyborcy. No tak, w ogóle nacjonaliści to jest języczek uwagi. Oni, ich przywódca Devlet Bahçeli przez bardzo długi okres wypowiadał się w sposób dalece krytyczny na temat samej idei wprowadzenia systemu prezydenckiego. Zmienił zdanie na jesieni zeszłego roku i argumentował to mniej więcej tym, że mamy pewien rodzaj takiej, może nie tyle dwuwładzy, ale fikcji. Czyli wszyscy rozumieją, że premier Binali Yıldırım, który realnie rządzi Turcją, znaczy formalnie rządzi Turcją, bo ma takie uprawnienia, jest zdominowany przez Erdoğana i tutaj argumentacja Devleta Bahçeli'ego była taka, że w każdym cywilizowanym, takie słowa padły, nowoczesnym i porządnym kraju nie istnieje, nie ma takiej sytuacji. Zresztą sam Binali Yıldırım mówił ostatnio, że nie może, że statek nie może mieć dwóch kapitanów, że powinien być jeden kapitan. No, tak, to tak, też jest ciekawe, bo Binali Yıldırım będzie tą osobą, która straci bardzo dużo na tym systemie prezydenckim, bo po prostu nie będzie premiera wówczas. No tak, ale on został premierem w takich okolicznościach, że usunięty został Ahmet Davutoğlu, tak? I między innymi mówiło się o tym, że usunięty został dlatego, że mu się nie podobał też ten pomysł właśnie przesunięcia władzy wykonawczej w ręce Erdoğana. I tutaj jakby Binali Yıldırım tak naprawdę jest politykiem zadaniowym. On miał po prostu Turcję poprowadzić na stanowisku premiera do jakby ostatecznej zmiany systemu. Ale jeszcze wracając do poprzedniego pytania o nacjonalistów, to jest jeszcze bardzo ważna kwestia. Mianowicie chodzi o to, że sama partia nie jest jednogłośna w tej sprawie i nie wszyscy, głosowanie było tajne, ale nie wszyscy deputowani MHP zagłosowali za zmianą konstytucyjną, a dzisiaj na przykład gazety tureckie podawały, że około połowy zwolenników MHP jest przeciwnych wprowadzeniu systemu prezydenckiego. Warto oczywiście też powiedzieć, co ma właściwie się zmienić na korzyść prezydenta, na czym będzie polegał ten system prezydencki, czy to rzeczywiście będzie tak, jak jest zapowiadane, no rządy jednego człowieka, niepodzielne rządy jednego człowieka, prezydent Recep Tayyip Erdoğan sultanem? Ja, to jest powabne jakby określenie, z tym, że ja go nie lubię, bo jest takie mocno jakby orientalizujące i tutaj mamy też inne państwa też zachodnie z systemami politycznymi, które z naszej perspektywy mogą być dziwne. Nie wdając już się w szczegóły zbytnie, no to jakby wszyscy jakby mają świadomość tego, że
realną władzę Erdoğan od dawna sprawuje, natomiast zmiana konstytucyjna zakłada tak naprawdę postawienie na głowie systemu politycznego. Chodzi o likwidację urzędu premiera. Prezydent ma stać się głową państwa i głową rządu i przewodniczącym jakby rządu. A mianować ma... co powinno się z natury rzeczy wykluczać, prawda? A nie będzie. Nie będzie. Do tego bardzo ograniczone zostaną kompetencje parlamentu, jeżeli chodzi o wyciąganie ewentualnych konsekwencji czy pociąganie do politycznej odpowiedzialności członków rządu. I nawet głowy państwa. Tak, i nawet głowy państwa. A nade wszystko istotną bardzo kwestią jest to, że prezydent uzyska bardzo duży zakres kontroli nad sądownictwem, dlatego że będzie mianował prawie połowę członków obecnie to się nazywa Najwyższa Rada Prokuratorów i Sędziów, czyli ciało dyscyplinarne jakby w tureckim systemie sprawiedliwości. No właśnie, to jakby pan pozwolił, to tak. Ja zacytuję tutaj głos pana Tolgi Shirina z Uniwersytetu Marmara w Stambule, to jest jego wypowiedź dla agencji AP, właśnie a propos tego, co pan mówi. Prezydent będzie mógł mianować sędziów, którzy mają być neutralni, niezależni, podczas gdy jednocześnie prezydent będzie mógł mieć przynależność partyjną. Tego nie da się pogodzić i to jest krytykowane zarówno przez opozycję, jak i przez ekspertów do spraw prawa i konstytucji, tak mówi pan Tolga Shirin, chyba trudno się z nim nie zgodzić tutaj. No zgadza się, a to jest jakby kwestia istotna, dlatego że wymiar sprawiedliwości od dłuższego czasu Erdoğana bardzo irytował, dlatego że nie miał należytej swoim zdaniem kontroli nad wymiarem sprawiedliwości i te zmiany mają taką kontrolę mu dać. Też na pewno te zmiany uderzą tutaj w prasę, w media, prawda? Już tak na zasadzie bliższa koszula ciała, o tym powiedzmy. Chociażby dziennik Cumhuriyet, aresztowano niedawno redaktora naczelnego, kilkunastu innych dziennikarzy. To jest jedna z najstarszych gazet w Turcji. Niezależna Republiki, tak. Tak, zresztą w tureckich filmach, jak oglądamy, zawsze gdzieś ta gazeta się w kioskach przewija. To jest też chyba dowód, że jeżeli rzeczywiście będziemy mieć system prezydencki, to jeszcze gorzej będzie z tą wolnością prasy, jeżeli w ogóle możemy mówić o dużej wolności czy o wolności prasy. No ja w tej chwili jakby patrzę na to w ten sposób, że już jest słabo. Znaczy, Turcja ma więcej dziennikarzy w więzieniach niż na przykład takie kraje jak Chiny czy Iran. I pod tym względem, znaczy no to... Z raportów rozmaitych organizacji monitorujących w zakres wolności słowa w świecie, no to wynika, że Turcja jest w ogonie światowym, jeżeli o to chodzi. I tutaj jakby sama konstytucja może formalnie nie zmienia położenia dziennikarzy, czy jakby ludzi związanych z mediami. Na to wszystko już są od dłuższego czasu ustawy. Konkretne ustawy, na przykład ustawa o służbach specjalnych, nowelizowana niedawno, kilka lat temu, była i tutaj jakby nowelizacja zakładała, że dziennikarze, którzy ujawniają jakieś tajne informacje, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności prawnej i jakby na tej podstawie też skazano dziennikarzy Cumhuriyet'u właśnie, bo tam chodziło o kontrowersje związane z działalnością tureckiego wywiadu w Syrii. Także tutaj ja nie wróżę, żeby miało się pod tym względem poprawić, natomiast sama konstytucja formalnie położenia ludzi, jakby mediów zmieniać nie będzie i tak już jest źle pod tym względem. Też warto chyba zadać pytanie, które się narzuca, co zmiana konstytucji, właśnie zmiana na system prezydencki będzie oznaczać dla Europy, no bo to ta sprawa naturalnie może budzić niepokój, jak te relacje będą wyglądać później, być może już w przyszłym roku. Mi się wydaje, że Turcja i tak to, co chciała w negocjacjach, jakby w relacjach z Europą, to już osiągnęła, powiedzmy, na przestrzeni minionego roku, czyli zmieniła się zupełnie
zupełnie formuła relacji. Turcja jest w tej chwili równorzędnym partnerem. Ani strona turecka, ani w Unia Europejska nie wierzą w członkostwo Turcji w Unii. A Turkom, to co się udało Turkom, to jest po prostu przejście na taki model relacji, w którym się po prostu rozwiązuje w sposób doraźny problemy i też na takiej zasadzie bazarowej, trochę takiej transakcyjnej, czego przykładem jest kryzys migracyjny. W takim wymiarze, powiedzmy, nie wiem, społecznym, czy jakby takiej pewności w najbliższym sąsiedztwie Unii Europejskiej, to jakby sprawa może się zmienić jakby w ten sposób, że cynicznie można by było powiedzieć, że gdyby nastała taka dyktatura sensu stricto, no to wówczas dyktatury, możemy powiedzieć, że dyktatury mają to do siebie, że wprowadzają zamordyzm, ale przynajmniej jest jakaś tam stabilność. Znaczy w przypadku tureckim tego nie będzie. Ja nie wróżę takiego scenariusza, żeby szeroki zakres władzy wykonawczej Erdoğana miał przynieść jakby stabilizację wewnętrzną. Tak, oczywiście tym jest argumentowane przekazanie mu władzy wykonawczej, natomiast to jest akurat związane z tym, że w Turcji jest po prostu taki dogmat, że silna władza jest istotna i dzieje się źle dlatego, że nie jest ona dostatecznie silna. Czyli w kontaktach z Unią Europejską raczej się wiele nie zmieni mimo tego zmiany tego systemu? No, na ten moment nie wydaje mi się, żeby wiele się miało zmienić, natomiast jakby dynamika tych relacji jest taka, że tutaj mogą następować gwałtowne zwroty, które są też jakby trudne do przewidzenia. Bardzo dziękuję. Gościem drugiej i ostatniej części Świata w powiększeniu, w której rozmawialiśmy o Turcji, o wewnętrznej polityce tureckiej, był Mateusz Chudziak, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dziękuję bardzo. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Świata w powiększeniu. Ja zapraszam jutro o tej samej porze. Za dziś już dziękuję. Adrian Wąk, do usłyszenia. Autopromocja. Polskie Radio 24. Mądrzy ludzie używają często dwóch powiedzeń. Historia jest nauczycielką życia, historia lubi się powtarzać. Czy tak jest rzeczywiście? Jeśli historia jest nauczycielką życia, to czy historia musi się powtarzać? Ponoć wszystko jest historią. Czy tak jest naprawdę? I czy wyciągamy wnioski z naszych czynów, które za każdym razem przechodzą do historii? O tym będziemy rozmawiać w programie Wszystko jest historią. W każdą sobotę po godzinie 13:30. Zapraszam, Jędrzej Lipski. Autopromocja. Jest 6:00. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Leszek Panek, Polak zaginiony ponad rok temu w Syrii, został przekazany polskim dyplomatom w Libanie. Uwolnienie Polaka zabiegały Czechy. Wzmocnienie wschodniej flanki NATO i kryzys migracyjny to tematy rozmów podczas wizyty premiera Słowenii w Warszawie. Donald Trump zdecydował o wprowadzeniu zakazu przekazywania funduszy federalnych organizacjom pozarządowym zaangażowanym w przeprowadzanie aborcji poza granicami kraju. Mariusz Pieśniewski, zapraszam. Polak zatrzymany w Syrii ponad rok temu został uwolniony i przekazany polskiemu ambasadorowi w Libanie, podaje Kancelaria Prezydenta Czech. 54-letni Leszek Panek zaginął w Syrii w grudniu 2015 roku. Czechy są jednym z nielicznych państw, które utrzymują kontakty dyplomatyczne z władzami Syrii i mają ambasadę w Damaszku. Według Kancelarii Milosza Zemana to właśnie czescy dyplomaci wynegocjowali uwolnienie Polaka. Leszek Panek jest w zadowalającej kondycji fizycznej i psychicznej. Został przewieziony z Syrii do Libanu, gdzie wczoraj po południu w siedzibie ambasady Czech został przejęty przez ambasadora Polski. Kwestie europejskie i współpraca dwustronna to główne tematy rozmów premiera Słowenii w Warszawie. Miro Cerar przylatuje do Polski z roboczą wizytą. W południe zostanie przyjęty przez szefową rządu Beatę Szydło. Jak informuje kancelaria premiera, spotkanie szefów rządów będzie okazją do wymiany zdań na temat bezpieczeństwa i stosunków dwustronnych. Premierzy będą rozmawiać o współpracy wojskowej, wzmocnieniu wschodniej flanki NATO i kryzysie migracyjnym. Dwa tygodnie temu, w czasie wizyty premiera Finlandii w Warszawie, polska premier powiedziała, że jesteśmy za tym, aby kryzys został
rozwiązany. Powtórzyła jednak, że jesteśmy przeciwni pomysłom dotyczącym alokacji uchodźców. Jesteśmy za tym, ażeby wzmacniać pomoc humanitarną, rozwiązywać problem migracji poza granicami Unii Europejskiej, aby wzmacniać granice zewnętrzne Unii Europejskiej. Premierzy Polski i Słowenii będą rozmawiać także o przyszłości Unii Europejskiej i przyszłym kształcie unijnych instytucji. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.30. Półtorej godziny później zaplanowano wspólną konferencję prasową Beaty Szydło i Miro Cerara. W czwartek w Warszawie gościć będzie premier Łotwy, a na początku lutego do Polski przyleci kanclerz Niemiec. Sylwia Białek, Polskie Radio. Historycy pozytywnie oceniają stopniowe odtajnianie przez IPN materiałów z byłego zbioru zastrzeżonego. Trwający już kilka lat proces pozwala na dotarcie do nowych faktów z historii PRL. Instytut Pamięci Narodowej ma udostępnić wykaz dokumentacji wyłączonej w zeszłym roku z formalnie zlikwidowanego zbioru wyodrębnionego. Znajdują się w nim m.in. akta osobowe funkcjonariuszy SB oraz ich materiały operacyjne. Dr Grzegorz Majchrzak z IPN zaznacza, że do zbioru zastrzeżonego trafiły na przykład materiały BOR dotyczące internowania Lecha Wałęsy czy przywódców komunistycznych. Choć jak podaje, prawdziwą tajemnicą jest ponad 650 taśm magnetycznych pozostających w zbiorze wyodrębnionym. Jeżeli udałoby się odczytać te materiały, to oczywiście to bardzo mocno wzbogaci naszą wiedzę. Dlaczego? Dlatego, że materiały dotyczące wirotek z pracowników, szczególnie z lat 70. 80., szczególnie 80., zostały zniszczone. Ale te informacje od nich będą miały swój odpowiednik w tych systemach. Więc to może być bardzo też cenny materiał do badania. Oczywiście, o ile te taśmy uda się odczytać. Historyk i prezes Fundacji Łączka Tadeusz Płużański nie chce spekulować na temat nazwisk, które ujawni wykaz dokumentacji tzw. Zetki. Jak zaznacza, na pewno archiwa poszerzą wiedzę o działalności komunistycznej bezpieki. Nie ulega natomiast wątpliwości, że na pewno dwie kategorie działalności tam się znajdą. Z jednej strony dane dotyczące funkcjonariuszy PRL-owskich służb specjalnych, komunistycznych służb, a z drugiej tajni współpracownicy. I zagadnienia z nimi związane, różne operacje, które były prowadzone, podkreślmy, przeciwko Polsce i Polakom. Formalnie zbiór wyodrębniony został zlikwidowany, jednak do końca marca trwa przegląd materiałów podlegających służbom specjalnym. Ich szefowie w porozumieniu z prezesem IPN uzgodnią, które dokumenty wytworzone przez tajne służby PRL zostaną ujawnione, a którym ponownie zostanie nadana klauzula tajności. Jak dotąd, od rozpoczęcia przeglądu w połowie ubiegłego roku do IPN nie wpłynął żaden wniosek o utrzymanie klauzuli tajności. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump podpisał rozporządzenie zakazujące przekazywania funduszy federalnych organizacjom pozarządowym zaangażowanym w przeprowadzanie aborcji poza granicami kraju. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer podkreślił, że Donald Trump jest prezydentem, który opowiada się za życiem i stoi po stronie nienarodzonych. Przywrócenie tej reguły nie tylko odzwierciedla te wartości, ale również wskazuje na poszanowanie publicznych funduszy. Stoimy nie tylko po stronie życia nienarodzonych, ale również sprzeciwiamy się wydawaniu pieniędzy podatników na cele sprzeczne z wartościami obecnego prezydenta. W pierwszym roboczym dniu na stanowisku prezydenta Donald Trump podpisał także dwa inne rozporządzenia o wycofaniu się Stanów Zjednoczonych z Układu Handlowego Partnerstwo Transpacyficzne oraz o zamrożeniu etatów i wynagrodzeń w administracji publicznej. Prognoza pogody. Dziś zachmurzenie będzie duże, miejscami większe przejaśnienia, a na Podhalu rozpogodzenia, gdzieniegdzie słabe opady śniegu ziarnistego lub marznącej mrzawki, a na północy kraju także śniegu z deszczem i mrzawki. Temperatura maksymalna od minus 5, minus 3 stopni na południowym wschodzie, minus 1 w centrum, do 2 stopni na północy, a w kotlinach sudeckich około minus 3 stopni, w dolinach karpackich od minus 8 do minus 3. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo, procesor Intel Core i3, dysk 1000 giga za jedyne 1499 zł. Nowoczesny telewizor Sharp LED Smart TV 55 cali za jedyne 2299 zł. Dwudrzwiowa lodówka Amika, klasa energetyczna A+, za jedyne 799 zł. Nie lubisz poniedziałków? No to teraz pokochasz, bo od poniedziałków w Lidlu są mega okazje z niebieskiej gazetki.
więc już teraz oferta z niebieskiej gazetki. Wybrane świeże mięso z kurczaka do 28% taniej. Tak, do 28% taniej. Filet z piersi kurczaka 12,58 za kilogram. Tylko 12,58 za kilogram. Regulamin dostępny na www.lidl.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. To była reklama. Euronet Plus w Polskim Radiu 24. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Lepiej zrozumieć Europę. Euroserwis. Piotr Firan, zapraszam. Belgia zaprasza do siebie te firmy, które chcą opuścić Wielką Brytanię w związku z Brexitem. Mówił o tym premier tego kraju na spotkaniu z biznesmenami z różnych krajów, najpierw w Davos podczas Światowego Forum Ekonomicznego, a później w Brukseli. Od dawna mówi się, że w związku z planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii nastąpi ucieczka firm, które mają obecnie siedziby na wyspach. Premier widzi w tym szansę dla swojego kraju. Dlatego na spotkaniu z przedsiębiorcami mówił o poprawie konkurencyjności i zachęcał przedsiębiorców, by zainwestowali w Belgii, jeśli zechcą opuścić Wielką Brytanię. Tu nie będzie przegranych, na tym skorzystają obie strony, mówił szef belgijskiego rządu. Wielu ekspertów prognozuje, że Brexit wpłynie na przykład na sektor motoryzacyjny. Władze w Tokio sugerowały niedawno, że wyspy mogą opuścić japońskie firmy. Mówi się też, że Londyn przestanie być centrum finansowym Europy. Donald Trump kompletuje swoje najbliższe otoczenie doradców. Wymienia też ambasadorów w placówkach Stanów Zjednoczonych na całym świecie. Spodziewana jest m.in. nominacja Teda Malocha na ambasadora USA przy Unii Europejskiej. Obecnie wykłada na Uniwersytecie w Reading w Wielkiej Brytanii, mówi amerykanista Artur Wróblewski. Wcześniej był profesorem i w Yale, i w Oxfordzie, zatem jest to człowiek, który ma pewne dokonania i zajmuje się przede wszystkim doradztwem w obszarze leadership, czyli przywództwa oraz zarządzania strategicznego i od wielu lat był przeciwnikiem Unii Europejskiej, zarządzanej tak, jak obecnie jest ona zarządzana, tej koncepcji Unii Europejskiej, nie samej Unii Europejskiej jako pewnej filozofii współpracy, która powstała, prawda, 60 lat temu, żeby powstrzymywać Niemcy i rozwijać przyjazne stosunki partnerskie między państwami, ale tej biurokratycznej struktury. Donald Trump i Ted Malloch mają wspólną wizję gospodarczą, nie są zwolennikami wielostronnych umów handlowych. W zamian zaproponowali układy bilateralne na przykład między Stanami a Wielką Brytanią. Malloch, jak twierdzi Artur Wróblewski, był doradcą Trumpa podczas kampanii wyborczej i twierdził, że Trump będzie lepszym prezydentem niż Hillary Clinton. Porównał go już kilka miesięcy temu do takich wielkich postaci w historii Stanów Zjednoczonych jak Theodore Roosevelt, jego przodek notabene, w jakiś sposób spokrewniony jest z tą rodziną, stąd imię Theodore Roosevelt Malloch, to jest pełne imię tego dżentelmena, jak również porównywał go do Ronalda Reagana czy do Abrahama Lincolna. Powiedział nawet, że być może w południowej Dakocie będzie trzeba znaleźć kolejną skałę, taka jaka jest na wzgórzu Rushmore, żeby wykuć twarz kilkunastometrową Donalda Trumpa, bo zapisze się złotymi zgłoskami w historii Stanów Zjednoczonych. Zatem ten człowiek wydaje się, że z głębi przekonania, a nie z powodu cynizmu czy konformizmu, popierał Donalda Trumpa, wierząc w jego biznesowe podejście do polityki, w jego wizję, jak również starając się promować jakąś taką uprzywilejowaną pozycję Wielkiej Brytanii wobec Stanów Zjednoczonych. Doświadczenia zebrane podczas kampanii Trumpa Malloch opisywał w opublikowanej niedawno książce Hyatt. Wstęp do książki jest autorstwa Nigela Farage'a. Komisja Handlu Zagranicznego Parlamentu Europejskiego zagłosuje dziś w sprawie porozumienia handlowego z Kanadą. Głosowanie rozpocznie się o godzinie 10. Zanim umowa wejdzie w życie, musi zostać jeszcze zaaprobowana przez Parlament Europejski na sesji plenarnej. To był Euroserwis w Polskim Radiu 24. Po szóstej. Poranek w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Aleksandra Kozera witam wszystkich, którzy rozpoczynają z nami dzień. Jest wtorek, 24 stycznia. Słońce wzejdzie o 7.29, zajdzie o 16.08. Na początek w programie trwający przegląd resortów. Wczoraj w kancelarii premiera gościli wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki oraz szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk. Obaj przedstawiali swoje dokonania Beacie Szydło i mówili o planach gospodarczych poszczególnych resortów na najbliższe
najbliższe 12 miesięcy. Wśród wymienianych przez ministrów celów pojawiły się oszczędność publicznych pieniędzy, rozwój z korzyścią dla obywateli i solidarny kapitalizm. Wczorajsze rozmowy śledziła reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Wasążnik. Premier Beata Szydło oczekuje od swoich ministrów zajmujących się rozwojem i organizacją budżetu przede wszystkim sprawnej realizacji planu, który stał się filarem gospodarczego programu jej rządu. Plan odpowiedzialnego rozwoju miał i ma do końca tej kadencji przynosić państwu dochody, które pozwolą zaspokoić podstawowe potrzeby wynikające na przykład z programu Rodzina 500+. Dlatego premier Szydło oczekuje przede wszystkim większych wpływów z podatku VAT. Można tego dokonać tylko uszczelniając system jego ściągalności. Uszczelnianie systemu polegające na tym, że stosujemy tutaj zarówno nowe zasady, nowe metody, wprowadzamy nowe rozwiązania, ale też kładziemy nacisk na lepszą skuteczność służb, które tym się zajmują. Jesteśmy skuteczni, rząd Prawa i Sprawiedliwości jest skuteczny, pierwsze efekty już mamy, ale potrzebna jest dalsza intensyfikacja zadań. Chcemy, żeby tych środków z uszczelnienia systemu podatkowego wpływało jak najwięcej. Minister Finansów i Rozwoju Mateusz Morawiecki zapewnia, że większe wpływy do budżetu to nie tylko walka z oszustami podatkowymi, lecz także głównie zachęta dla przedsiębiorców, by rozwijali swoje firmy i inwestowali swoje pieniądze. Mają temu służyć wprowadzane ułatwienia dla biznesu. Zresztą też z taką nadzieją, że Ministerstwo Finansów da się lubić, że Ministerstwo Finansów będzie przyjazne dla przedsiębiorców. Tutaj w roku 2017 z obu tych ministerstw będziemy realizować kilkadziesiąt dużych zmian dla przedsiębiorców. Część z nich ujmujemy pod nazwą Konstytucja dla biznesu, czyli prawo przedsiębiorców. Takie zasady jak milcząca zgoda, czy co nie jest zabronione, prawem to jest dozwolone, czy zasada proporcjonalności albo pewności wobec pewności prawa. Niektóre z tych zasad już zostały wdrożone do końca roku. Niektóre będą wdrożone do końca pierwszego kwartału tego roku. Ważne są także inwestycje w samorządach. Teraz na tym obszarze panuje regres. Minister Morawiecki zapowiada, że zrobi wszystko, aby ożywić także ten sektor. W tym momencie, w szczególności w sektorze samorządowym, te inwestycje spadły rok do roku o 30-40%. Przygotowaliśmy ustawy upraszczające, ustawy zachęcające. I ja jestem przekonany, że również samorządowcy, nie patrząc albo patrząc, nie patrząc na kalendarz wyborczy, ale już w tym roku uruchomią więcej, zdecydowanie więcej inwestycji. Inwestycje są potrzebne także w sektorze spółek Skarbu Państwa. Za nowy model ich zarządzania odpowiedzialność przejął minister Henryk Kowalczyk, który jest nie tylko likwidatorem Ministerstwa Skarbu, lecz także twórcą katalogu zasad kontroli nad państwowymi przedsiębiorstwami. Ważne jest, aby oprócz zlikwidowania urzędu wypracować nowy model funkcjonowania spółek, zarządzania tymi spółkami i do końca marca jesteśmy w takim okresie przejściowym, kiedy to ten model wypracowujemy, kiedy we współpracy z pozostałymi ministrami, którzy te spółki otrzymali, pracujemy nad tym modelem zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Tego właśnie oczekuje premier Szydło, która podkreśla, że teraz państwowe firmy mają działać efektywnie, uczciwie i przejrzyście. Chcemy, żeby spółki Skarbu Państwa z jednej strony były tym kołem napędowym polskiej gospodarki, żeby inwestowały, żeby się rozwijały, żeby stawały się coraz większymi graczami na rynkach europejskich, na rynku światowym, gospodarczym, ale z drugiej strony chcemy również i wzmacniamy ten filar, który ma pokazywać transparentne zarządzanie, ma pokazywać, że te spółki inaczej, jest inna filozofia przeznaczania środków budżetowych, środków publicznych na działania marketingowe, promocyjne, na różnego rodzaju inne usługi zewnętrzne, które te spółki również do tej pory zamawiały. Od stycznia spółkami Skarbu Państwa nie zarządza już Ministerstwo Skarbu, a odpowiednie do ich branż ministerstwa. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Już kwadrans po godzinie 6 czas na skrót najważniejszych informacji. Polak zatrzymany w Syrii ponad rok temu został uwolniony i przekazany polskiemu ambasadorowi w Libanie, podaje kancelaria prezydenta Czech. 54-letni Leszek Panek zaginął w Syrii w grudniu 2015 roku. Jak podaje kancelaria prezydenta Czech, Polak jest w zadowalającej kondycji fizycznej i psychicznej. Został przewieziony z Syrii do Libanu, gdzie wczoraj po południu w siedzibie ambasady Czech został przejęty przez
ambasadora Polski. Kwestie europejskiej współpracy dwustronna to główne tematy rozmów premiera Słowenii w Warszawie. Miro Cerar przylatuje do Polski z roboczą wizytą. W południe zostanie przyjęty przez premier Beatę Szydło. Rząd zajmie się dziś tak zwanym pakietem drogowym. Regulacja Ministerstwa Finansów ma uszczelnić system podatkowy. To uzupełnienie wcześniejszych przepisów regulujących rynek paliwowy. Resort chce też elektronicznie monitorować drogowy transport towarów. W Los Angeles zostaną dziś ogłoszone nominacje do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej. Wśród faworytów do Oscarów wymienia się musical La La Land, który niedawno zdobył 7 Złotych Globów. W Polskim Radiu 24. Dźwiękowe kalendarium historyczne. 24 stycznia 1971 roku. Trzeci dzień strajku Stoczni Szczecińskiej. Był to drugi w ciągu miesiąca strajk w aglomeracji szczecińskiej. Strajk sprowokowany publikacją w miejscowej gazecie partyjnej Głosie Szczecińskim. Artykuł nosił tytuł Załoga rurowni Stoczni Szczecińskiej imienia Adolfa Warskiego czynem popiera nowe kierownictwo partii. Wszystko było kłamstwem, włącznie ze zmanipulowaną fotografią załogi rurowni. Strajk doprowadził do niespotykanego w dziejach państw komunistycznych wydarzenia, bezpośredniego spotkania strajkującej załogi z władzami, z pierwszym sekretarzem PZPR Edwardem Gierkiem na czele. Powiedziano o tym, że zakład stanął. Byłem z towarzyszem Jaroszewiczem bardzo zmartwiony tym faktem, a zmartwiony byłem z tego powodu, że w chwili, kiedy na nas nałożony został tak silny obowiązek wyciągnięcia kraju z ogromnego zaniedbania, z sytuacji kryzysowej, że ten postój, on stanowił i stanowi dla nas, rozumiecie, rzecz no niesłychanie trudną, rzecz, która nam nie pomaga. Chcę jednocześnie powiedzieć, że zwróciłem się do towarzyszy poprzez Komitet Wojewódzki, ażeby prosić was o to, byście rozpoczęli pracę i ażeby w warunkach spokoju przystąpić do rozmów na określone, anulujące was problemy. Okazało się, że nie usłuchaliście, ale to już jest wasza sprawa. Nie mamy o to do was pretensji. Chociaż no chciałoby się, żeby jeśli zwraca się ktoś, prawda, do towarzyszy w imieniu pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Parku, żeby trochę dawać tej dnia. Spotkanie, bo trudno nazwać to negocjacjami, skończyło się po kilku godzinach. Nie wywalczono cofnięcia podwyżki, tak naprawdę uzyskano jedynie nowe wybory do władz związkowych. Komitet strajkowy zakończył protest, ale niejednogłośnie. W Szczecinie nie krzyczano "pomożemy". To hasło pojawiło się w Gdańsku, ale tę słynną scenę przywołamy jutro. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. 1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące obronności Polski, wprowadzające nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Terytorialnej. Tymczasem w Estonii ochotnicze jednostki obrony terytorialnej działają od 1918 roku. Służą w nich obecnie 24 tysiące osób, stanowiących 2% społeczeństwa. Stalina Ewelina Serotincz. Wojska Obrony Terytorialnej, zwane w Estonii Kaitseli, od zawsze odgrywały istotną rolę w kwestii bezpieczeństwa tego bałtyckiego kraju. Jak tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem 24 pracownik naukowy Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa w Tallinie Kalev Stoicescu, liczba członków organizacji znacznie wzrosła po przyłączeniu Krymu do Rosji. W każdym z 15 estońskich województw działa oddział Kaitseli tu, złożony z członków lokalnej wspólnoty. To osoby doskonale znające sąsiedztwo i orientujące się w terenie. Są mocno zmotywowane, ponieważ w razie potrzeby mają bronić swojej ziemi. Natomiast wysocy rangą oficerowie to profesjonaliści, aktywni wojskowi. Wszyscy członkowie Kaitselitu traktują go bardzo poważnie.
Oczywiście nikt nie chce i nie dostrzega zagrożenia konfliktem. Niemniej, jeśli chce się jego uniknąć, trzeba być na niego przygotowanym. Dlatego treningi członków Kajtselitu są tak prowadzone, aby osoby te mogły w razie potrzeby bez problemu wesprzeć estońską armię. W Kajtselicie służą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jedną z nich jest 26-letnia Barbara Kotgas. W rozmowie z Polskim Radiem 24 tłumaczy, że wielu Estończyków przystępuje do organizacji, ponieważ chce bronić swojego kraju. Chciałabym bronić ojczyzny, ale robię to również dla mojej rodziny. To także doskonała okazja, aby zdobyć nowe doświadczenie. Odkąd jestem członkiem Wojsk Obrony Terytorialnej, słowo doświadczenie nabrało w moim życiu zupełnie innego wymiaru. Uczysz się dowodzić ludźmi, komunikować z nimi. Uczysz się, jak przetrwać, jak zastosować taktykę wojenną. Będąc członkiem organizacji, po prostu wzmacniasz się. Barbara podkreśla, że ona sama oraz jej najbliższe grono znajomych ma świadomość przygotowania się do prawdziwego zagrożenia. Jeśli coś złego się stanie, choć już teraz nie jest dobrze, wtedy dam wszystko z siebie. Chcę pomóc ludziom i mojemu krajowi. Nie wyobrażam sobie, aby siedzieć bezczynnie. Estonka tłumaczy, że zgodnie z przepisami członkowie organizacji muszą w ciągu roku odbyć 48-godzinne szkolenie. Podkreśla jednak, że w praktyce osoby działające w Kajtselicie spotykają się co 2 tygodnie. Ćwiczyliśmy wspólnie z policją, jak przejmować zajęte budynki, jak osłabić napastników. Uczyli nas również ochrony talińskiej starówki, na której znajduje się wiele obiektów rządowych. W trakcie ćwiczeń w lesie poznajemy natomiast rozmaite taktyki walki, a także dowiadujemy się, jak poruszać się w dużej grupie. Kajtselit jest organizacją apolityczną. Podlega estońskiemu Ministerstwu Obrony. Stalina, Ewelina Serotycz, Polskie Radio. W Polskim Radiu 24. 24 godziny na świecie. W poranku ruszamy teraz do Azji, bo kilka ważnych tematów dotyczących tego regionu warto omówić. Z nami jest Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Pekinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię, witam Państwa. A zacznijmy od Korei Południowej. W ostatnich tygodniach Korea Północna zapowiadała testy rakiet międzykontynentalnych. Czego dokładnie obawia się zatem Południe? Południe rzeczywiście obawia się nie tylko testów rakiet międzykontynentalnych, bo te wycelowane są głównie w Stany Zjednoczone, jak twierdzi oczywiście północno-koreański reżim, ale obawia się też testów rakiet i krótkiego zasięgu, a także prowokacji, głównie prowokacji północno-koreańskich wymierzonych w destabilizację sytuacji na południu. I rzeczywiście w ostatnich tygodniach od początku tego roku Korea Północna wielokrotnie powtarzała o tym, że zamierza testować głównie rakiety dalekiego zasięgu, ale są też informacje wywiadowcze dotyczące ewentualności przygotowań do kolejnego testu nuklearnego. I w związku z tym przypomnę Państwu, w sierpniu ubiegłego roku, jeszcze czasów prezydentury Baracka Obamy, Korea Południowa podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi na budowę systemu antyrakietowego, tarczy, tak zwanej tarczy antyrakietowej, które to wywołały oczywiście ogromne poruszenie w państwach regionu. Głównie protestowały Chiny, które uznają to za zagrożenie nawet dla własnej suwerenności. I teraz temat powraca. Wczoraj dosłownie premier Korei Południowej stwierdził, że zagrożenie ze strony Korei Północnej jest tak duże jak nigdy wcześniej. No to są słowa, które wypowiadane przez najważniejszego polityka w Korei Południowej. To oczywiście słowa skierowane wprost do nowej amerykańskiej administracji, do administracji Donalda Trumpa, ponieważ Koreańczycy chcą jak najszybciej sfinalizować budowę tego systemu na swoim terytorium. No, do tego trzeba oczywiście liczyć się z protestami, a być może też jakimiś kontrdziałaniami, bo takie też były zapowiadane zarówno ze strony Chińskiej Republiki Ludowej, jak i Rosji. Wczoraj premier Korei Południowej zwracał jednak uwagę, że to zagrożenie, rosnące zagrożenie ze strony Korei Północnej no, nabrało takich rozmiarów, że system nie jest kwestią, stworzenie tego amerykańskiego systemu nie jest wyłącznie kwestią przyszłości i myślenia o tym, czy być może będzie, czy nie będzie wykorzystany, ale jest koniecznością, którą po prostu być może okazać się, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni ten system po prostu będzie musiał być zainstalowany na terytorium Korei Południowej ze względu na nowe zagrożenie, jak to określił premier Korei Południowej. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, na jakim etapie jest ta budowa amerykańskiego systemu antybalistycznego, bo jak mówisz, to niezwykle ważny system w kontekście działań północy?
W tej chwili niestety to jest wyłącznie system na papierze, proszę Państwa, dlatego że od podpisania porozumienia w sierpniu ubiegłego roku no, nie doszło do realizacji żadnych działań. Amerykańska administracja odchodząca, to zresztą był też temat dyskutowany w samych Stanach Zjednoczonych, czy Ameryka nie powinni no, wchodzić w budowę tego systemu na Półwyspie Koreańskim, wiedząc jak źle na to zareagują Chiny. Więc w tym momencie, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że to przesłanie premiera Korei Południowej głównie skierowane było te informacje nie tyle na tak zwany rynek wewnętrzny krajowy, czyli nie tyle do samych Koreańczyków z południa, mówiąc, że to jest potrzebne, ale właśnie do administracji Donalda Trumpa, żeby przyspieszyć ten termin realizacji dostarczenia elementów tego systemu na południe. To w naszej rozmowie temat znacznie przyjemniejszy niż polityka, czyli chiński nowy rok już w piątek, powiedzmy, jak będzie obchodzony. No hucznie oczywiście, bo jesteśmy w Chinach, w miejscu, gdzie wynaleziono fajerwerki, także będą fajerwerki, chociaż prawdopodobnie, proszę Państwa, będą fajerwerki. Dzisiaj jesteśmy w Pekinie świeci słońce, jest błękitne niebo, ale ponoć znów nadciąga smog i proszę sobie wyobrazić, że chińskie władze zapowiedziały, że jeśli smog we czwartek będzie, osiągnie takie wskaźniki, że znów trzeba będzie ogłaszać alarm, to będzie zakaz odpalania fajerwerków w chińskiej stolicy, no ale to oczywiście podejrzewam, wam, że mimo takich zakazów no, dla Chińczyków odpalanie fajerwerków jest częścią takiej absolutnie koniecznej tradycji świętowania chińskiego Nowego Roku, bo przypomnę, to nie tylko chodzi o błyski, ale też chodzi o ten cały huk petard, bo Chińczycy wierzą, że huk petard odpalanych właśnie, czy też odpalanych fajerwerków w chiński Nowy Rok odstrasza złe duchy. No to oczywiście w Chinach są spotkania rodzinne. Chińczycy w Sylwestra i chińskiego, czyli ten ostatni dzień starego roku, spotykają się w domach. Nie ma tutaj zazwyczaj tradycji chodzenia na jakieś bale, z którymi nam się kojarzy, czy też prywatki. Zazwyczaj chiński Nowy Rok to jest niezwykle rodzinne święto. Koniecznie muszą być pierożki, tak zwane działce. No i potem pierwsze dni odwiedzanie świątyń, odwiedzanie swoich znajomych, składanie darów różnym bóstwom po to, żeby właśnie zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku. Generalnie niezwykle rodzinne święta, porównywalne do naszego bardziej Bożego Narodzenia niż do obchodów Nowego Roku. A przed Chińczykami rok kury, koguta, a co to oznacza? No, oznacza dużo zmian, ale to chyba tak przynajmniej mówią wróżowie, tych, których czytałem. Chińczycy oczywiście według chińskiego znaku zodiaku, jak powiedziałaś, będzie rok kury czy koguta, ponieważ w języku chińskim jest to ten sam znak, a osoby zajmujące się profesjonalnie właśnie wróżeniem czy też stawianiem takich horoskopów według chińskiego znaku zodiaku mówią, że właśnie kura będzie się dużo wierciła w tym roku. Nie wiem, co to znaczy. No, ponoć to oznacza, że będzie dużo zmian właśnie, że może być niespokojnie, no ale chyba też poprzedni rok nas do tego przyzwyczaił i te wszystkie sytuacje polityczne w polityce, które się wydarzyły w roku ubiegłym, no były takim początkiem tego, co się może dziać w tym roku. Generalnie nie jest to najlepszy znak zodiaku. Chińczycy wierzą, że są o wiele bardziej pomyślne, w których można się narodzić, no ale oczywiście nikt na to takiego wpływu nie ma, więc ci, którzy się narodzą w roku kury, no będą musieli się z tą kurą wiercącą się w tym roku zmierzyć. A jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, to oby te zmiany były na lepsze. Tomasz Sajewicz, korespondent Polskiego Radia w Pekinie, bardzo dziękuję za rozmowę na zegarach 6:30. Informacje dnia w skrócie. Mariusz Pieśniewski. Rząd zajmie się dziś tak zwanym pakietem drogowym. Regulacje Ministerstwa Finansów ma uszczelnić system podatkowy. To uzupełnienie wcześniejszych przepisów regulujących rynek paliwowy. Resort chce elektronicznie monitorować drogowy transport towarów. Odpowiednich zgłoszeń w przypadku transportu międzynarodowego w Unii Europejskiej będą dokonywać zarówno przewoźnicy, jak i wysyłający oraz odbierający towar. Zwolnieni z tego obowiązku mają być m.in. operatorzy pocztowi. Z danych będą mogli korzystać m.in. funkcjonariusze służby celno-skarbowej, policji, straży granicznej czy inspekcji transportu drogowego. Ewentualne uchybienia stwierdzone w trakcie kontroli mogą skutkować tak zwanym urzędowym zamknięciem czy kaucją w wysokości 1000 zł.
W przypadku nieprawidłowości wysyłający lub odbierający towar muszą liczyć się z karą co najmniej 20 tysięcy złotych. Polska chce zabezpieczyć interesy rolników w rozmowach o wolnym handlu z Nową Zelandią. Zwrócił na to uwagę minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel podczas unijnej narady w Brukseli. Polska obawia się, że umowa handlowa zagrozi małym i średnim przedsiębiorstwom w sektorze mleczarskim, który Nowa Zelandia ma bardzo konkurencyjny i nastawiony na eksport. Warszawa zasugerowała, żeby rozważyć ograniczenie handlu w tym sektorze albo wyłączyć go z negocjacji, które powinny wkrótce się rozpocząć. Tym bardziej, że Komisja Europejska w swoim raporcie w ubiegłym roku przyznała, że niektóre przywileje przyznawane państwom trzecim w umowach o wolnym handlu mogą się negatywnie wpłynąć na europejskie rolnictwo. Z informacji Polskiego Radia wynika, że sugestie Polski poparła większość państw z naszego regionu. Spotkały się one ze zrozumieniem także Komisji Europejskiej, która uznała, że negocjacje handlowe muszą uwzględniać interesy wszystkich. W ciągu najbliższych kilku dni białoruskie władze chcą zaprzestać dotowania usług komunalnych i pocztowych, a także zmniejszyć dopłaty do biletów komunikacji publicznej. Wynika to z założeń rządowego programu socjalno-gospodarczego rozwoju Białorusi do 2020 roku. Zgodnie z tymi planami już w tym roku obywatele mają pokrywać 3/4 opłat za usługi komunalne związane z funkcjonowaniem mieszkań. Chodzi o dostawy ciepłej zimnej wody, gazu, energii elektrycznej czy ogrzewania mieszkań. Całkowite odejście od ich dotowania ma nastąpić w końcu przyszłego roku. Dla porównania, w ubiegłym miesiącu Białorusini pokrywali 60% wysokości opłat za usługi komunalne. Do 2020 roku białoruskie władze zamierzają też przestać dotować opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne. Z kolei ceny biletów na transport publiczny powinny zacząć pokrywać co najmniej 70% kosztów jego funkcjonowania. Mińskie media zwracają uwagę, że dzięki podwyższeniu opłat za usługi komunalne